oświadczenia pana Krzysztofa Kalety, też przedstawionego przez senatora Gruszczyńskiego. Nie odnoszę się do żadnych oświadczeń osób prywatnych. W 2005 roku kazał pan szukać haków na Gąsiorka. No, panie redaktorze, no... No tak jeszcze raz, nie przedstawił no i co z tego? A wtedy nie było osobą prywatną, tylko... Proszę państwa, no i co z tego, że dzisiaj ktoś, kto jest sfrustrowany, tak? No dajcie temu człowiekowi spokój, naprawdę. No. Czyli pan twierdzi, że to nieprawda? No panie redaktor, no oczywiście, że nieprawda, tak? No zresztą przeczytajcie to oświadczenie, tak? Bo dostarczono mi, tak? Ktoś z waszego środowiska mi dostarczył to, to nieważne kto, no dziękuję tej osobie. Proszę państwa, zostawcie tego pana, bo on ma prawo być sfrustrowany, tak? On był radnym samorządowcem, teraz nie jest, no ma prawo do frustracji, tak? Ale no nie bierzcie, to przeczytajcie to, tak? To jest żenujące po prostu. Po wczorajszej konferencji wypłynęła taka informacja do prasy, ogólnie to można powiedzieć, że do mnie wypłynęła ta informacja, że pan Krawczyk założył panu sprawę karną, jest okazja się odnieść dzisiaj na tej konferencji do tej informacji. Nic o tym nie wiem, tak naprawdę. Nie pytajcie mnie o takie rzeczy, tak? Że ja nie wiem, no sprawę karną, no, nie słyszałem. Proszę państwa, widzę, że ta dyskusja nie dotyczy sprawy najważniejszej, tak? Czyli sprawy, którą NIK w sposób bardzo precyzyjny uchwycił, tak? Jak wygląda stan naszego państwa? I ja wypełniam swój mandat poselski. Moim obowiązkiem jako parlamentarzysty, jako posła, tak? Posła opozycji, czy gdybyśmy byli w koalicji, to posła koalicji rządzącej, ale teraz opozycji, jest dbanie o stan państwa. I jeśli do mnie, a przychodzą różni ludzie z różnymi problemami i są zupełnie bezradni, bo instytucje, które powinny im pomagać, nie reagują w sytuacjach, kiedy musiałyby się ścierać z biznesem, dużymi pieniędzmi. To ja jestem tą osobą, która w ich imieniu tego typu sprawy próbuje i jak się okazuje skutecznie, bo to jest, ja nie ukrywam, tak? To jest jeden z moich największych sukcesów. Tak? Ten raport jest jednym z moich największych sukcesów. Po to mnie wyborcy wybrali, jak teraz się okazuje, na trzecią kadencję, bo wiedzą, że na mnie mogą liczyć. To jest mój sukces, ponieważ pokazałem i mam nadzieję, że będzie reakcja ze strony głównego lekarza weterynarii, ze strony ministerstw, które to instytucje spowodują, że nasze państwo będzie lepiej funkcjonowało. I jeśli przy okazji wyszły jeszcze inne, dodatkowe sprawy, tak, to tym lepiej. To jest clue całego tego problemu.